Witajcie na kanale Piesologii. Dziś przychodzę do Was z vlogiem, ponieważ wydarzy się w moim życiu coś niezwykłego. Mianowicie pojawi się drugi szczeniak. I stwierdziłam, że to będzie dla Was pewnie na tyle interesujące, że będziecie chcieli zobaczyć, jak wyglądają te pierwsze chwile szczeniaka w nowym domu, jak Wektor się z nim dogaduje, więc jeżeli jest to dla Was ciekawy temat, oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału Piesologii, dajcie też łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, czy takie vlogi Wam się podobają, czy nie. Zaglądajcie też oczywiście na mojego bloga, ponieważ tam pojawi się post o tym, skąd się w ogóle wziął pomysł na drugiego szczeniaka, po co mi ten drugi szczeniak i dlaczego znowu będzie to wyżeł weimarski. Vlog będzie kręcony na szybko, z ręki i z mojego aparatu w telefonie, w związku z tym z góry przepraszam, jeżeli będą jakieś niedociągnięcia techniczne, ale mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Zdecydowałam się wziąć szczeniaka z tej samej hodowli, z której pochodził Wektor. Pojawiły się tam aż dwa mioty i to w zasadzie dzień po dniu. Jeden miot był po tej samej matce, która jest matką Wektora, a drugi miot był po bracie Wektora, po jego rodzonym bracie. W związku z tym no, genetycznie te psy są do siebie zbliżone, więc wybierając psiaka starałam się nie kierować jego pochodzeniem tak bardzo, jak zwracałam uwagę właśnie na jego charakter, na jego usposobienie i to było dla mnie najważniejsze, ponieważ mam już jednego psa, wiem jaki ma charakter i staram się dobrać drugiego psa w ten sposób, żeby te psiaki oczywiście jak najlepiej się ze sobą dogadywały. Tak więc teraz zapraszam Was na taki krótki filmik, który pokazuje moje ostatnie trzy wizyty w hodowli. Za pierwszym razem szczeniaki miały około 2 tygodni, nie do końca jeszcze miały otwarte oczy. Później odwiedziłam szczeniaki, kiedy miały jakieś 4 tygodnie, coś koło miesiąca. I ostatnim razem byłam tam, kiedy miały 6 tygodni, kiedy już zaczęło być bardzo wyraźnie widać różnicę między tymi szczeniakami. I wtedy właśnie musiałam dokonać bardzo trudnego wyboru, ponieważ tych szczeniaków było naprawdę dużo. I najchętniej wzięłabym przynajmniej połowę z nich, więc decyzja, którego wybrać ostatecznie, była bardzo trudna. I siedzieliśmy w hodowli chyba ze 4 godziny, zanim podjęliśmy tę decyzję. Bardzo dużo pomógł mi tutaj hodowca, który po prostu mówił mi o tym, jakie obserwacje ma odnośnie każdego ze szczeniąt, jakie te szczeniaki mają charaktery, ponieważ wiadomo, że w momencie, kiedy ja tam przyjeżdżam, no, widzę je tylko przez krótki okres czasu, przez jakiś tam wycinek, nie widzę ich przez cały czas, więc ciężko mi jest też powiedzieć do końca, jaki każdy szczeniak ma charakter. Może któryś z nich akurat się nie wyspał albo się nie najadł i prezentuje zupełnie inne zachowania niż prezentuje na co dzień. I najzabawniejsze w tym wszystkim było to, że ostatecznie wybrałam tego szczeniaka, którego hodowca sugerował mi od samego początku. Zajęło mi to ze 4 godziny obserwacji szczeniąt, porównywania ich ze sobą itd., ale ostatecznie wybrałam tego szczeniaka, którego na samym początku sugerował mi hodowca.